Po ostatnim odcinku, w którym zaliczyłem bardzo udany debiut i już po nieco ponad minucie od wejścia na boisko wpisałem się na listę strzelców, napisała o mnie lokalna gazeta. Wejście Smoka Świątka. Korona Harmerze wygrała na swoim boisku z rezerwami Strumienia Polanka Wielka 2-1. W 68 minucie Bargiel zagrał wzdłuż linii bramkowej, a z bliska nie pomylił się Adrian Świątek. Zawodnik ten wszedł na boisko 3 minuty wcześniej, a działacze Korony potwierdzili go do gry dzień wcześniej. Lepszego wejścia do drużyny nie mógł sobie wyobrazić. Niestety po ostatniej kolejce dopadła mnie choroba, co poskutkowało przymusową przerwą w treningach oraz ominięciem kolejnego meczu, w którym zagraliśmy z klubem Skawa Podolsze i niestety przegraliśmy, tracąc bramkę w 90 minucie spotkania, tym samym tracąc fotel lidera. Ale dzisiaj mamy nowe rozdanie. Na nasze boisko przyjechała drużyna Zaborzanki Zaborze, czyli klub znajdujący się w środku tabeli naszej potężnej B-klasy. Wiedzieliśmy, że będzie trudno, szczególnie, że nie mieliśmy na ten mecz bramkarza i naszej bramki musiał strzec Mati, czyli zawodnik z pola. Jak wyglądała reszta naszej jedenastki, widzicie na swoich ekranach. Ja rzecz jasna znalazłem się na ławce rezerwowych z takimi gwiazdami jak chociażby CT7, o którym gwarantuję wam, nie raz jeszcze usłyszycie. No ale dobra, koniec tego gadania, zaczynamy spotkanie i jedziemy po 3 punkty. No dobra, może jednak być ciężko, bo spotkanie nie zaczęło się najlepiej i w trzeciej minucie przegrywaliśmy już 1-0. Ale nie myśleliście chyba, że szybka strata bramki podłamie nas. My nie przestajemy atakować, do piłki dopada Mariusz, uderza. No ale, umówmy się, ten strzał nie był groźny. Ale staramy się odrobić stratę, nadal Wojtek w bocznej strefie boiska wycofuje ją do Mariusza. Ten przekłada ją sobie na lewą nogę, no i tutaj taki centrostrzał, nie wiadomo do końca co to było. Był groźny i wiele nie brakło, żeby ta piłka wpadła do siatki. Później jednak znowu atakują nasi rywale, zawodnik z numerem 9 rozglądać się, co zrobić, w końcu decyduje się na strzał. Jak widać, opłaciło się. No niestety, no tracimy kuriozalną bramkę, no ja bym chciał tutaj stanąć w obronie Mateusza. Przypominam, nie jest on bramkarzem, to jest nasz zawodnik z pola. Oczywiście wiem, wyglądało to śmiesznie i teoretycznie i tak powinien to obronić. No ale to już jest kwestia tego, że brakuje pewnych odruchów na bramce, jeżeli się na niej nie broni regularnie. Wynik niekorzystny, gra wygląda przeciętnie, no a nasi rywale pędzą już z kontratakiem. Wjazd w pole karne, uderzenie, ale tam chyba ten strzał został zblokowany i na szczęście tym razem piłka nie wpadła do siatki. No i w końcu my zdecydowaliśmy się na odpowiedź, rzut wolny z koła środkowego, piłka idzie do Pawła, ten tam wygrał taką jakby przebitkę, tutaj świetnie ominął obrońcę, podjechał sobie bardziej pod pole karne, dośrodkował, jest strzał, ale niestety piłka w rękach bramkarza. Jak widzicie, Paweł rozpoczyna już kolejną szarżę, tym razem z naszej połowy, wjeżdża już z piłką trochę bardziej do środka boiska, minął kilku rywali, podaje do Kacpra, ten znakomicie zabiera się z tą piłką, mija obrońcę, jest na pozycji strzeleckiej, uderza i to jest gol! Mamy bramkę kontaktową i w tym momencie przegrywamy już tylko 2-1. A to już końcówka pierwszej połowy spotkania, jest wrzut z autu przeciwników, niebezpiecznie, ta piłka teraz odbija się pod nogi rywala, strzał, ale tym razem Mateusz zachował się znakomicie i pięknie wybronił ten strzał. Po tym wszystkim naszym rywalom udało się jeszcze walczyć rzut rożny, poszło z niego dośrodkowanie. Niestety straciliśmy bramkę, po czym sędzia zakończył pierwszą połowę. Niestety, bramka do szatni zawsze boli, ale zostawmy to w tyle i przenieśmy się już do drugiej połowy spotkania. Wojtek tutaj postanowił zabawić się z przeciwnikiem i oj, oj, oj! Ależ pięknie to zrobił, ostatecznie jednak skończyło się tylko na życiu rożnym. Jednak Wojtek stwierdził, że nie będzie się zatrzymywał, przyjął piłkę przed polem karnym rywali, uderzył i to jest bramka! Trochę szczęścia, błąd bramkarza, pomogła też śliska murawa, ale najważniejsza tutaj była decyzja o strzale i mamy już tylko 3-2. Później mamy rzut rożny, idzie dośrodkowanie, wy w tym momencie niestety nie widzicie co się dzieje, ponieważ kamerzysta lekko zaspał, ale tutaj śpieszę z podpowiedzią, bramkarz rywali niemalże wypuścił piłkę z rąk, ta spadła na ziemię i tam znalazł się Łukasz, który idealnie na wślizgu wjechał z piłką do siatki. Ale chyba nie myśleliście, że będzie tak pięknie i ten remis 3-3 utrzyma się przez dłuższy czas? Ach, dokładnie. Niestety, kolejne błędy i przegrywamy 4-3. No ale to, moi drodzy, oznaczało tylko jedno. W końcówce spotkania musieliśmy zdobyć dwie bramki, by wygrać w tym meczu i zaczęliśmy nadrabianie strat, ale jeszcze nie tym razem. Czarek się tutaj pomylił. No i lecimy dalej, dośrodkowanie z bocznej strefy boiska od naszego grającego trenera Patryka. Strzał! Piękna bramka, ale nie. Nic bardziej mylnego, sędzia dopatrzył się tam spalonego. Ale to nic, jedziemy dalej, Patryk tutaj podjeżdża z piłką w pole karne. Co tutaj będzie robił? Strzał! Niestety piłka obok bramki. W
Wracamy na prawą stronę boiska. Wojtek i jego precyzyjna lewa noga. Dobre dogranie do czarka. Ten przyjmuje piłkę, uderza. No i byłoby to piękne, gdyby wpadło do siatki. A tak, piłka wylądowała daleko poza boiskiem. Ale on ma luz, ale on ma luz. Ale on się bawi, moi drodzy, w tym spotkaniu. Podanie do czarka. Ten przyjmuje piłkę, uderza za pola karnego. No ale to było zbyt łatwe. Kolejna sytuacja. Mariusz ma piłkę w środku boiska. Rozgląda się, co by tutaj z nią zrobić. W końcu podaje ją. Tam jest Czarek, uderza i to jest bramka. Mamy 4-4. I nasz CT7, który pojawił się na boisku w przerwie, zdobywa bardzo ważnego gola, który daje nam remis. Ale coś wam mówiłem przed rozpoczęciem spotkania. Jedziemy po 3 punkty. Przy piłce Wojtek bardzo ładnie zmienił stronę akcji. Jest tutaj Patryk, idzie dośrodkowanie. Strzał Łukasza głową i ajajaj, no to było groźne. Prawie wyszliśmy na prowadzenie. Moi drodzy, pamiętacie moje wejście Smoka sprzed 2 tygodni? Takie samo wejście Smoka postanowił zrobić Sebastian, który w 81 minucie wszedł na boisko, a w 82 minucie miał już na swoim koncie nie gola, a żółtą kartkę. Nie no, ale tutaj śmiechy śmiechami, ale kolega, który został sfaulowany, leżał na boisku dobre kilka minut. No a my przenosimy się już do 86 minuty spotkania. Czas biegnie nieubłaganie. Patryk świetnie ominął rywala. Wrzucił tą piłkę, tam jest CT7 i to jest gol! 5-4, ostatnie minuty spotkania. Wychodzimy na prowadzenie, oby teraz tylko udało się to utrzymać. Później ja w 88 minucie otrzymałem jeszcze symboliczne kilka minut od trenera. I tak w sumie to najpierw pokazałem się raz, kiedy piłka osunęła mi się po kolanie. No gdybym ją przyjął, to kto wie, jakby się to skończyło. A później jeszcze w 91 minucie pokazałem się jeszcze raz, kiedy przeciwnicy mieli wznawiać piłkę z rzutu wolnego, a ja sobie ją odkopnąłem, co poskutkowało żółtą kartką, czyli kolejne wejście Smoka zaliczone. No ale najważniejsze jest to, że w ten sposób ten mecz się kończy. Wygrywamy 5-4 i wracamy na fotel lidera, gdyż drużyna, która tydzień temu ten fotel lidera nam skradła, w tym tygodniu straciła punkty, no i to my znowu na tym fotelu zasiadamy. Co prawda mamy mecz więcej rozegrany od drużyn, które są za nami, no ale pozostaje się w tym momencie tylko cieszyć i świętować dzisiejsze zwycięstwo.